Najczęściej swoje potencjalne ofiary atakował właśnie w tym miejscu, przejściu podziemnym znajdującym się przy ulicy Damrota w Zabrzu. Informacje o mężczyźnie, który zaczepia tam kobiety, pojawiły się na jednej z grup na portalu społecznościowym. Uwaga, ludzie, którzy mieszkają w Zabrzu między Armii Krajowej a Damrota. Uważajcie, grasuje facet, który napada na kobiety. Dziś o 7 rano napadł kobietę koło dużego tunelu, przejście koło torów pociągowych. Na szczęście dwie panie zainterweniowały i sprawca uciekł. Trzeba być czujnym. Tego typu wpisów jest już kilka. Sprawa znana jest zabrzańskiej policji, która prowadzi postępowanie mające na celu zatrzymanie mężczyzny. Zgłosiły się do nas cztery kobiety, dwie w grudniu, dwie w styczniu, gdzie doszło właśnie do sytuacji, że zostało zaczepione przez nieznanego mężczyznę. Zabrzańscy policjanci prowadzą intensywne działania w celu zidentyfikowania sprawcy, a także jego zatrzymania. Policja dysponuje rysopisem sporządzonym na podstawie opisu pokrzywdzonych i świadków, jednak póki co, ze względu na dobro śledztwa, nie chce go upublicznić.